W budynku Domu Kultury Bajka na osiedlu Wichrowe Wzgórze przez 16 lat istniała księgarnia z bajki Krystyny Adamczak. Księgarnia mieści się obecnie tylko na osiedlu Przyjaźni, a opuszczone miejsce przeszło metamorfozę. Długo zastanawiano się, jak tą przestrzeń zagospodarować. Jednym z pomysłów było wynajęcie pomieszczenia na sklep spożywczy. Upór mieszkańców, w tym przede wszystkim seniorów, Nowej Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze, Jednostki Samorządu Pomocniczego, Nowe Winogrady Północ, Rady Nadzorczej PSM Winogrady i administracji osiedla sprawił, że sala została wyremontowana i będzie służyła wszystkim mieszkańcom pod nazwą Fyrtel Bajka. 25 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie. Inicjatywa jest na szóstkę z wykrzyknikiem. Inicjatywa mieszkańców, którzy zainicjowali pomysł, aby w tym konkretnym miejscu, w tym obiekcie, gdzie mieści się Dom Kultury Bajka, powstał jakby dodatkowo obiekt, miejsce, w którym seniorzy będą mogli spędzić czas. Myślę, że zawsze, gdzie ludzie się spotykają i wspólnie działają, to jest największa radość. I sukcesem są te spotkania międzyludzkie i wspólna praca, bo tak naprawdę, szanowni państwo, to jest kawał ciężkiej roboty. Oczywiście, że efekt końcowy jest zawsze efektem miłym, ale pracujemy dla mieszkańców i pamiętajmy, że każdy z nas jest tym mieszkańcem, a jest mi tym sympatyczniej dzisiaj, że ten obiekt oddajemy tym najstarszym naszym mieszkańcom, bo pamiętajmy, że każdy z nas będzie osobą starszą, która będzie potrzebowała pomocy, będzie potrzebowała wspólnych spotkań, wspólnych rozmów. Chcemy, żeby to miejsce też było takim miejscem spotkań i dialogu. Chcemy, żeby odbywały się tutaj wernisaże, prelekcje, spotkania. Pomodlimy się, aby właśnie to miejsce stanowiło dla wszystkich, którzy będą tutaj korzystali z tej pięknej sali, żeby towarzyszyła dobra zabawa, dobry nastrój i aby Pan Bóg jako ten, który jest źródłem radości, życzliwości, miłości właśnie był pośród Was. Przede wszystkim chciałem pogratulować Nowej Radzie Osiedla Wichrowe Wzgórze pod przewodnictwem pani Doroty Wesołowskiej, bo naprawdę są to ludzie pełni zaangażowania, entuzjazmu, pasji, pomysłowości i choć naprawdę działają niedługi czas, to podjęli wiele różnych inicjatyw zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i działań nieinwestycyjnych, bo chociażby rozszerzył się bardzo mocno program różnych wydarzeń w Osiedlowym Domu Kultury Bajka. Ten obiekt spełnia w tej chwili najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ja zawsze podkreślam, że wtedy jesteśmy bezpieczni, jeżeli jesteśmy w miejscu bezpiecznym, mamy tutaj odpowiednie oznakowanie, mamy drogi ewakuacyjne, te wszystkie elementy, które dają gwarancję osobom, które będą tutaj korzystały, że będą mogły się czuć bezpiecznie, będą mogły gotować ciepłe posiłki nawet, ciepłą wodę, będą mogły uciekać w razie pożaru, ale to są elementy, na które akurat nie wszyscy zwracają uwagę, a ten obiekt będzie spełniał te standardy. To wtedy było ściernisko, dzisiaj mamy San Francisco, taka jest prawda. Zmieniło się wszystko praktycznie, sufity, elektryka, podłogi, wszystko zostało tutaj dorobione, dopasowane, przywrócone, zmodernizowane i wszystko działa. Przede wszystkim jest bezpiecznie, mamy spełnione standardy z zakresu przepisów przeciwpożarowych. Dlaczego tutaj się spotykamy? Przede wszystkim jest to inicjatywa seniorów, którzy oficjalnie złożyli 4 lutego pismo do kierownictwa i administracji osiedla z prośbą, aby klub seniora mógł funkcjonować tutaj po dawnej księgarni. Fyrtel Bajka będzie miejscem współdzielonym. Pierwszeństwo w użytkowaniu ma klub seniora Druga Młodość i zespół śpiewaczy Biały Kwiat. Obydwa podmioty przez cały mijający rok nie miały swojego stałego miejsca spotkań. Dawniej siedziba znajdowała się w bloku numer 22, ale niestety ze względu na zły stan techniczny pomieszczenie musiało zostać opuszczone. Jak powiedziała kierowniczka klubu seniora Janina Kurzawa, to spełnienie jej marzenia, by od kilku miesięcy ponownie spotkać się z członkami klubu przy wspólnym stole. Jestem bardzo wdzięczna, że ten klub powstał, że doszło do tego, że jest. No muszę powiedzieć, że cieszę się, że nadszedł ten dzień, aczkolwiek czekaliśmy bardzo długo, bo przecież od lutego czekaliśmy, tak po prostu nic się nie robiło. Wszyscy się pytali, czy coś będzie, czy nie będzie. No wreszcie zaczęłam działać.
głównie też z Radą Tomnową Osiedla, żeby mi pomogli, z panem kierownikiem. Bardzo mi też pomógł pan kierownik, ta nowa Rada Osiedla. Zresztą ja sama starałam się, jak tylko mogłam. No i doszło do tego, co doszło, że dzisiaj świętujemy otwarcie tego naszego klubu i mam nadzieję, że wszyscy będą z tego zadowoleni, będą przychodzili i będzie miło, gdzie spędzać czas. I z tego miejsca właśnie dzisiaj chciałabym zaprosić wszystkich seniorów z naszego osiedla, że będą spotkania we wtorki i w piątki, w tym, że się zmienią godziny, bo będą od 15 do 18, a przedtem były od 16 do 18. Wydłużymy jedną godzinę, bo stwierdziłam, że ludzie starsi chcą sobie dłużej pogadać, posiedzieć, bo idzie zima, no to wiadomo, będzie gdzie miło spędzić czas, nie? Klub seniora już planuje spotkanie świąteczne w Fyrtlu Bajka. Ja czekam. Czekam na tą Wigilię, bo ona będzie na pewno taka inna w nowym pomieszczeniu. Poza tym, no ta przestrzeń tutaj inaczej, to wszystko możemy sobie i choinkę, i to, i tamto, no w ogóle różne inne rzeczy. I na pewno będzie super. Ja czekam na tą Wigilię po prostu i zapraszam wszystkich no właśnie starszych ludzi, którzy czują się samotni, którzy no na przykład jeszcze nie mają takiej śmiałości czy coś. Proszę tu przyjść. Naprawdę jest fajnie i na pewno znajdą i przyjaźń, i jakąś odskocznię, i radość. Z kolei, jak oceniał prowadzący zespół śpiewaczy Biały Kwiat Bogusław Szymański, próby w nowym miejscu będą dużo przyjemniejsze ze względu na przestrzeń i dobrą akustykę. No na pewno akustyka jest lepsza, prawda? Nie takie małe pomieszczenie. No nasz głos będzie się więcej rozchodzić. Czy was słychać na korytarzu bajkowym? Lub nawet na zewnątrz. Mam nadzieję, że ktoś dobije do tego naszego chóru jeszcze, bo trochę brakuje nam kadr. No i tutaj jesteśmy zadowoleni póki co z tego klubu, no bo to jednak faktycznie jest duża, duża przestrzeń, jak powiedziałem, i myślę, że próby będą owocnie kontynuowane. Złożę Państwu życzenia słowami Alberta Einsteina, najznakomitszego fizyka atomowego, noblisty. Powiedział kiedyś tak, że życie można przeżyć tylko na dwa sposoby. Pierwszy sposób to tak, jakby nic nie było cudem. Drugi sposób to tak, aby cudem było wszystko. Szanowni Państwo, szanowne Panie, szanowni Panowie, życzę Państwu, żebyście doświadczyli w tym klubie tego wszystkiego, żebyście doświadczyli tych cudów, o których Einstein mówił. Cieszymy się, że właśnie takie miejsce związane z kulturą, blisko kultury tutaj w Domu Kultury Bajka, bo jako samorząd bardzo dobrze nam się układa współpraca z Radą Osiedla Wichrowe Wzgórze. I właśnie tutaj wspólnie dla mieszkańców będziemy cyk imprez organizować w tym roku, ale również w przyszłych latach. Czyli już teraz możemy zaprosić na imprezy, które odbędą się w grudniu. Najbliższa impreza to myślę Mikołajki, a później Wigilia dla tych najbardziej potrzebujących, także oczywiście o zgłoszenia proszę pytać w Domu Kultury Bajka, ale serdecznie zapraszamy. Jak zapowiadają radni, w Fyrtlu Bajka będą mogły odbywać się również prelekcje, konferencje i wystawy. Pomieszczenie będzie można także wynająć, co ma przynieść zysk spółdzielni. Idea jest taka, żeby w miejscach i w dniach, w których po prostu nie będzie użytkowane przez seniorów, też była możliwość udostępnienia, tak jak mówiłam, i na konferencje, i na spotkania. Częściowo będą to spotkania pewnie odpłatne, a częściowo będą to spotkania otwarte. Także taki plan na najbliższe miesiące i na najbliższe lata powstanie. To już jest zadanie pracowników administracji i współpraca z podmiotami, które będą działać tutaj. Wszystkich, szanowni Państwo, tych, którzy przeszkadzali względnie, nie są zadowoleni z tego, że tu powstał tak wspaniały klub. Wszystkim tym życzę dobrego zdrowia, przyszłości, jak dostąpią zaszczytu bycia seniorem, to zapraszamy tutaj może już do przyjemnego odwiedzania. Jest to, ta inicjatywa jest rzeczywiście strzałem w dziesiątkę. Seniorom się to należy. Dzięki seniorom, budżety obywatelskie, wszystkie akcje, wybory, to jest grupa, która rzeczywiście głosuje za dobrym
dla wszystkich mieszkańców. O najbliższych wydarzeniach Fyrtlu Bajka będziemy Państwa informować na naszej antenie.